Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, jakie przekazał do wielkiej mistyczki i służebnicy Bożej, Barbary Wiegand. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Moje dzieci, zbliża się święty czas Bożego Narodzenia, kiedy to po raz pierwszy wszedłem w ciemny świat, w ciemną, śmiertelną noc, którą grzech sprowadził na rodzaj ludzki. Było ciemno, gdy ujrzałem światło dzienne. Chciałem urodzić się o północy, aby dać świadectwo ciemnościom, w jakich pogrążony był ówczesny świat, ogarnięty grzechem. W nocy chciałem wejść. Na ziemi była północ, z wyjątkiem tych kilku dobrych, którzy wciąż czekali na Zbawiciela. Czas, w którym żyjecie, moje dzieci, jest pod wieloma względami podobny do czasu, w którym ja po raz pierwszy wszedłem na ten świat. Jest to północ u wielu ludzi. A przecież zstąpiłem dla nich z nieba, aby ich zbawić, wszyscy oni są moimi braćmi, moimi siostrami. Oto, gdy wy cierpicie, ja cierpię w was. A kiedy się cieszysz, ja cieszę się w tobie. Ale przede wszystkim cierpię w was, gdy pozwalacie, by wpływali na was ludzie, ci, których postawiłem ponad wami, gdy wasz duch staje się zamącony i nie chcecie wierzyć, że ja w was mieszkam, gdy wątpicie, wtedy strasznie cierpię. Musisz bowiem wiedzieć, że gdy zawładnąłem sercem, to serce to służy mi za przybytek i wtedy czuję się w nim dobrze, jeśli przybytek ten pozostaje czysty od wszelkiej fałszywej pożądliwości, od wszelkiej niezgody i przykrości. Albowiem przybytek jest mieszkaniem moim, a żaden inny duch nie będzie tam mieszkał oprócz mnie, a gdy tylko wejdzie niezgoda i spór, nie jest to pragnieniem moim, nie jest to godne ducha mojego, jest to pragnieniem złego ducha, który wstępuje do serca. Oto ja jestem królem serc i dusza, która ofiarowała mi swoją wolę, która oddała mi swego ducha ze wszystkich sił, należy do mnie, ja ją objąłem w posiadanie i za żadną cenę nie pozwolę się z niej ponownie wyprzeć. Dlatego należy uważać, aby nie być zbyt niespokojnym. Wiedzcie, i wy wszyscy, którzy słyszycie i czytacie moje słowa, wiedzcie, że jestem królem serc i chcę wziąć w posiadanie moje mieszkania. Wiedz, że kupiłem te mieszkania za tak kosztowną cenę, a ponieważ ze wszystkich stron jestem odpychany, ponieważ świat jest w ruinie, ponieważ tak mało jest tych, którzy jeszcze we mnie wierzą, ponieważ tak mało jest dusz, które mogę jeszcze wziąć w posiadanie. Dlatego chcę się dać poznać w tak uderzający sposób, dlatego chcę się przedstawić najdroższym dzieciom mojego serca, tak jak to uczyniłem wchodząc na ten świat, w tej duszy i w wielu innych duszach, gdzie jestem zwalczany. Nie chcę się w to wierzyć, a jednak tak jest. Wszakże nie wierzyli w to, kiedy chodziłem po tej ziemi w widzialnej formie. Prześladowali mnie, gdy chodziłem wśród was, aż do krzyża. Dlaczego dziwisz się, że jestem prześladowany w tobie? Będę się radować w tobie, tak się radować. Będę się cieszył, gdy przejdziecie przez wszystkie błędy, które popełniacie i których uczy was wasza nędza. Kiedy schronisz się we mnie i powiesz mi, Jezu mój, oto upadłem, jestem biednym grzesznikiem, przebacz mi, wtedy nadszedł czas, kiedy mogę się radować w tobie, w moim tabernakulum, bo wtedy twarz w pokorze, kiedy wiesz, że jesteś grzesznikiem, i twarz w miłości, kiedy wyznajesz mi swoje winy i mówisz, oto Jezu mój, oto upadłem, wtedy twarz w miłości przez wyznanie, znowu jesteś mój, a ja jestem twój. O, gdyby ludzie wiedzieli, jak wielką radość mogą mi przez to sprawić, kiedy po wszystkich swoich wadach znowu zwrócą się do mnie i powiedzą, Jezu mój, oto upadłem.
jest wina wymazana, i znów jestem Jego, a On jest mój. Dlatego moje dzieci, radujcie się, tak, radujcie się, że was wybrałem, aby pokazać światu, jaki jestem dobry, nawet jeśli to, co w was działam, jest zwalczane, nawet jeśli wielu obraża się na was i na słowa, które do was mówię, bo tu i ówdzie pozwalam, aby wasz duch przeszkadzał, ale to z mądrego powodu, aby was upokorzyć. Ale chcę, aby tak było, aby sprawa była właściwie zwalczana i abyśmy wyszli z niej tym bardziej zwycięsko. Jest i pozostaje prawdą, że biedny rodzaj ludzki nie ma innych środków niż te, które ja dałem, którymi ja sam chcę być. Ja sam chcę być środkiem, który wyprowadzi ludzi z mroku. Nastanie świt pięknego dnia, w którym chcę odrodzić się wśród ludzi, w którym chcę stać się wielki wśród narodów. A ponieważ ludzkość jest tak zaabsorbowana sobą, tym przemijającym pyłem ziemi, ponieważ nie daje sobie już czasu na myślenie o mnie, nie uważa już za warte wysiłku, by poświęcić mi godzinę. Wstają chrześcijanie i wchodzą w proch, wychodzą z prochu, aby trochę odpocząć i znowu tarzają się w prochu, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, i w końcu wszyscy chrześcijanie, jak cały świat, jak wszystkie inne narody, stają się tylko ludźmi ziemi. Ale jeśli chrześcijanin po przebudzeniu przypomni sobie o mnie i pomyśli, chce się zjednoczyć ze swoim Bogiem, tak, wtedy go to przyciąga, znajduje godzinę czasu, zanim się stoczy w ten pył, który ulatuje w jego rękach. Chcę, aby ten środek został wprowadzony wśród narodów, wśród mojego ludu, wśród chrześcijan. Ja, który zadałem sobie tyle trudu, aby ten rodzaj ludzki, który stworzyłem, doprowadzić do błogości, którą utracił w raju przez grzech, który narodzony z dziewicy, chciałem wziąć ciało z waszego ciała, aby być do was podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, który nie wzgardziłem wziąć na siebie wszystkich niewygód, cierpień i przeciwności, prześladowań, upokorzeń i dzielić je z wami przez 33 lata. Byłem też na tyle pokorny, by wziąć to wszystko na siebie, i na tyle cichy, by to wszystko znieść, by przeżyć ludzkie życie, takie, jakie wy wszyscy musicie przeżyć, wszystkie dzieci Adama, by pokazać ludzkości, jak bardzo Bogu zależy na zbawieniu tych ludzkich dusz, które mają w sobie Jego podobieństwo, które będą rządzić i królować wiecznie z Nim, kiedy człowiek przejdzie tę krótką drogę życia, pielgrzymując przez to życie, tak jak i ja musiałem przez nie pielgrzymować, by zbawić ludzi.